Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Aneta Staniszewska. Wracam do Państwa ponownie z tematem HoReCa, czyli branża, która obsługuje hotele, restauracje, catering, kulturę. Czy wiesz, że pozostały jeszcze wolne środki na wsparcie Twojej firmy z branży HoReCa? Ale uwaga, pozyskanie ich wcale nie jest takie proste. Wymaga precyzji, wiedzy i doświadczenia. Średni czas przygotowania wniosku to nawet kilkanaście godzin naszych ekspertów. Ale z nami jesteś w dobrych rękach. Jesteśmy sprawdzonym partnerem, który zdobył zaufanie wielu firm. Dzięki nam nasi klienci uzyskali 9 milionów dotacji. A to chyba mówi samo za siebie. Wiemy, jak ważne są te fundusze dla Twojej firmy. Dlatego skupiamy się na tym, abyś je otrzymał, a nie tylko na wypełnieniu wniosku. Powinieneś wiedzieć o tym, że możesz otrzymać dodatkowe punkty za inwestycje związane na przykład z zieloną energią. To jest fotowoltaika, to są pompy ciepła, stacje ładowania pojazdów. Może to być również transformacja cyfrowa, czyli na przykład systemy do zarządzania POS. Co więcej, czy wiesz, że aby mieć szansę na pozyskanie funduszy z programu HoReCa, Twoja firma musi udowodnić spadki w latach covidowych. Nie wszyscy wiedzą o tym, że te spadki są teraz obniżone i wynoszą tylko 20%. Może jednak łapieś się na to finansowanie. Jest to kryterium, którego jednak nie można pominąć. Poniżej udostępniamy wzór do obliczenia spadków. To może być Twoja ostatnia szansa na tak duże dotacje dla branży HoReCa. Jeśli przegapisz tę okazję, może być już za późno. Zaufaj nam, a pomożemy Ci zdobyć fundusze, które mogą zdecydować o przyszłości Twojej firmy. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, w której nasi konsultanci udzielą wyczerpującej informacji na temat tego finansowania. Napisz do nas już dziś, staniszewskafinanse.pl. Wspólnie zdobędziemy te fundusze. Do usłyszenia.